Dzień dobry, Andrzejna Więckowska. Witam serdecznie w pracowni plastyki na kolejnych warsztatach. Dzisiaj przygotowałam warsztaty związane ze zdobieniem słoików. Do naszej pracy potrzebujemy przede wszystkim słoik. Może to być słoik po drzemie, ogórkach, dowolnych przetworach. Do jego pomalowania wykorzystamy farby akrylowe. Do ozdobienia przydadzą nam się również serwetki do dekupażu, a ponadto koraliki, sznurki, ewentualnie wstążki. Do malowania użyjemy również gąbeczek kuchennych, wody, pędzelka, narzędzi kulkowych i wykałaczki. Moją pracę rozpocznę od wybrania odpowiedniego koloru do słoika. Ten słoik będzie szary i będzie miał ażurowe serduszko, które przyklejam z folii. Następnie za pomocą gąbeczki maluję cały słoik. Ten ruch możemy nazwać tapowaniem. Pokrywamy całą powierzchnię zewnętrzną słoika, również dno. Po wyschnięciu słoika zdejmuję folię i przystąpię do malowania różyczek i innych kwiatów. Do mojej pracy wybieram pastelowe odcienie i za pomocą narzędzi kulkowych zacznę malować różyczki. Na początku robię sobie takie nieregularne kropeczki wokół mojego serduszka. Dodam za chwilkę ciemniejszy kolor różowy, aby te różyczki były pocieniowane. Ciemniejszym odcieniem różu zrobię kropeczki obok tych już gotowych różowych, które za chwilkę będę mieszała, aby powstał kształt kwiatów. I teraz chodzi z tymi ruchami w obu kierunkach. Robimy po naszym słoiczku, żeby wyszły nasze kwiaty podobne do róży. W tej chwili maluję kropeczki pomiędzy różami. To będą środki następnych kwiatów i wykorzystałam do tego wykałaczkę. Teraz do moich kwiatuszków dorobię białe płatki. Dzięki narzędziu kulkowemu jest to dość prosta sprawa. Moje kwiaty wokół serca są już namalowane. Teraz wykonam ozdobne listki jaśniejszym kolorem zielonym. Do malowania listków używam cieniutkiego pędza. Namalowałam już listki. Teraz za pomocą narzędzia kulkowego zrobię ozdobne kropeczki. Narzędzie kulkowe pomoże nam w tym, żeby każda kolejna kuleczka była mniejsza od poprzedniej. Będzie to wyglądało bardzo efektownie. I tak zrobię w różnych częściach słoiczka. Moje wzory z kropek już są namalowane. Teraz w ich pobliżu namaluję kwiatuszki. Moje kwiaty będą miały czerwone środki i białe płatki. I zrobię tak
na całym słoiczku. Pierwszy słoik malowany jest już gotowy. Będzie służył jako lampion, dlatego nie posiada wieczka ani wstążki. Teraz pokażę, jak ozdobić kolejny słoik. On będzie służył do przechowywania żywności i wykorzystam do jego ozdobienia serwetkę do dekupażu. Mój słoik jest już pomalowany i wyschnięty, dlatego mogę przejść do wycinania elementów z serwetki. Najpierw wytnę interesujące mnie kształty, następnie rozwarstwię tą serwetkę i za pomocą medium 3 w jednym przykleję do słoika. Wycięłam wszystkie interesujące mnie elementy z serwetki. Teraz tą serwetkę rozwarstwię tak, żeby została już tylko jedna warstwa. I za chwilkę zacznę przyklejać do słoiczka. Rozpoczynam przyklejanie serwetki za pomocą medium. Nabieram go odrobinę na pędzel, rozsmarowuję w wybranym miejscu, po to, aby serwetka się przykleiła. Teraz przykładam element do tego posmarowanego miejsca. Staram się, aby ta serwetka nie pomarszczyła się. I jeszcze raz delikatnie, małą ilością tego medium, smaruję po tym wybranym elemencie. Przykleiłam już wszystkie elementy wycięte z serwetki do mojego słoika. Teraz jako ostatni element ozdobny przywiążę do niego wstążeczkę fioletową, która będzie pasowała do lawendy. Tak prezentują się wykonane przeze mnie dzisiaj słoiczki. Ten będzie służył do przechowywania żywności w kuchni, natomiast ten będzie miał funkcję lampionu. Serdecznie dziękuję za udział w warsztatach. Zapraszam do twórczej działalności.